A, jak już to oglądasz, to mam do ciebie sprawę, zostaw łapkę w górę i możesz także zasubskrybować kanał. I pamiętaj o dzwoneczku! Siemaneczko, z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o czymś, co ukrywałem przed wami. No w sumie może raz się pojawiło na live, ale ukrywałem przed wami, można powiedzieć, 9 lat. No w sumie tyle jeszcze nie nagrywam, ale 9 lat jest ukrywane i wam dzisiaj pokażę. I nie, to nie jest Piggy, tego specjalnie wziąłem, żeby was tutaj nabrać i wam pokażę, co 9 lat było ukryte. I w końcu dziś możecie sobie to zobaczyć razem ze mną, a są to moje filmiki. Dokładnie 9 lat temu, czyli miałem wtedy... Mam teraz 23, czyli 3 to jest 6. I miałem wtedy 14 lat. Kto ma teraz 14 lat? No ja pokażę wam teraz, jak miałem 14 lat, jak nagrywałem. Możecie to sobie zobaczyć. Wiem, że niektórzy z was nadal mają mniej, to są filmiki, jak miałem 14 lat, co się nagrywałem. Czyli w 2011 roku. Jak możecie zobaczyć, to mamy. W 2011 roku nagrywałem, 700 wyświetleń tutaj było, 9 łapek w górę, 6 w dół. No tu łapkami to się nie cieszyłem za dużymi. No nie cieszyłem się za dużymi. No teraz mam troszeczkę większe, ale nadal przydałoby się jeszcze większe. Mam 3 komentarze. Fajne, masz u mnie suba. Nie wiem czemu, ale dam ci suba. Ciekawe komentarze. I sobie sprawdzimy. Jest to Minecraft Beta. Witam wszystkich. To jest pierwszy odcinek. Jest ta rozdzielczość. Jakoś nazwę wymyślę w czasie. To jest najlepsza rozdzielczość tego filmiku. Ale to nie jest za fajna. Różne fajne mechanizmy, które uda mi się stworzyć. Zacinało, masakra, nie. Zrobić. Dobra, pierwszy sobie zajmiemy. To nie wygląda najlepiej. Okej, czyli pierwsze to była pułapka. W ogóle. Idą do góry, tamte się zamyka. O co tu chodziło? Przedstawiałem tu mechanizmy, które w jakiś sposób w tamtych czasach, 9 lat temu, mechanizmy były dopiero tak jakby początkiem, tam jeszcze nie było nic dużego. Ja sobie tak dla siebie wymyślałem, sobie tak. Jeżeli widzowie chcecie więcej takich rzeczy i pokazać wam mój największy projekt, jaki robiłem raz z ekipą, który możecie za dużo nie wiedzieć, to zostawcie tu suba i lajka i dzwonka. I były tutaj takie pomysły, tutaj lawa, że w ogóle pomysły z lawą. Tutaj wykorzystanie w ogóle wyrzucania rzeczy, no zobaczcie na to. Wchodzicie sobie do pomieszczenia. Kurde, otwiera się lawa. No, to było też coś takiego... Lawka otwarta. No, to były początki moje z redstone'em w Minecraftie. Ktoś kojarzy Minecrafta, to nie zna w ogóle. Pizza otwiera. Jeżeli chcecie jakiś film na publicznym, to mi piszcie, to jakiś film z tych na publicznym mogę dać. Tu co to chodziło? Chodziło tu o to, że... A! Tak. Zobaczcie sobie, to też było ciekawe. W ogóle zobaczymy sobie kilka filmów, mamy. Chodziło tu o to, że mamy... O! Coś takiego. Mamy taki jeden pasek lawy, który cały czas spada w dół. Takie... nowe stroje, zupełnie do niczego nieprzydatne, po prostu se było. I tyle. To był pierwszy odcineczek. Później wrzuciłem odcinek z gierki World of Goo. I chodził... Naprawdę stara, ale... Gra jest naprawdę stara, chociaż nagrywałem to 9 lat temu. I powiedziałem, że jest bardzo stara, więc gra jest naprawdę stara. I kojarzy ktoś tą gierkę, czy nie? Trzeba było tak układać glutki, żeby one doszły do końca. Ten odcineczek raczej nie będzie udostępniony. Ale no... I nagrywałem tu tylko 480. No i zobaczcie. O, i trzeba było tak glutki układać, żeby doszły. I dobra, i patrzcie, wtedy glutki wszystkie były półużerane. Nie trzeba się bać, że glutki się zapadnie. Znaczy może się zapadnie, że będzie za duży ciężar. Jak ja mówiłem, wtedy to jest takie. Jak chcecie jakiś wam odcineczek, to udostępnię. Dobra, lecimy dalej. To było laboratorium, się ten odcineczek nazywa, a to jest Mindorium. I zobaczcie, tu już było troszeczkę. Moim Mindorium. Mindorium, dobra. I jest tu wejście, które co chwila miało... Ojej. Na ponownie. Można to nazwać trybem. Wejściowym. Po prostu ja nie wiem, co miałem wtedy w głowie. Ile w ogóle to miało wyświetleń? 200 wyświetleń. Dwie łapki w górę. Ale nie powiem, że potrzebuję, nie jestem... Jeszcze będą z ciebie ludzie. Pani z wąsem miała rację. Jeszcze będą z ciebie ludzie. Znaczy, no nie wiem, czy ma rację. No możesz napisać. Napiszę... No... Udało się po 8 latach. No, napiszę, że udało się. W sumie, kurczę, taki mieli komentarz pani z wąsem.
Wiesz, mnie teraz ogląda. Pewnie jest tyle lat ma, że już na pewno mnie nie ogląda. Ale ciekawe, ciekawe, naprawdę miło tutaj. Co my tu mamy w ogóle? Ten to ujemy tak o jeden klocek. Oto tu. Tylko tu jest. Dobra, tu cały mechanizm w Redstone'a się bawiłem, to nie ma chyba co informować tutaj was. Tu w sumie w tym chyba pokazałem tylko jeden mechanizm. To było tylko tyle chyba. Nie, tu dwa pokazałem. Do. Lecz co nowego? No, jak to mówię, jak to. Tak jest normalnie. Stona. Tak powinno być normalnie. Ja to wam mówię. Klocek, od razu tak. Od razu. Lepki piston skierowany w tamtą stronę. No bo nie zero energii. W ogóle nie wiedziałem wtedy jak nagrywać. To nie było moja bajka wtedy. Na swoje stare. Dobra, miejsce. Następnie mamy. Ja dziękuję wam. Ja dziękuję. Dobra, następnie mamy. Nie wiem, czy kojarzycie No Life'a. Kiedyś można było na YouTubie robić coś takiego, że odpowiedzi do filmików. No Life zrobił mechanizm. Bardzo ciekawy, jak tam zrobić takie tam różne rzeczy, ale był mega bardzo rozbudowany względem tego, że był bardzo niepotrzebny, wiele rzeczy było bardzo niepotrzebnych. Postanowiłem, że nagram odpowiedź na jego filmik. Nie możecie skrócona wersja tego, co przedstawił No Life. Tak to działa, jest też na dźwignię, dźwignia. Też no. To odbezpiecza i tego nie zamyka. Dobrze, teraz przejdziemy na cały mechanizm. O, no i to działa tak, że przechodzi prąd. Dźwignię tutaj, tutaj zanika, tutaj jest, że prąd cały można zresetować jednym dźwignią, przychodzi tu, tam się piston otwiera. Cały mechanizm. O, jeszcze mój telefon, ale stary. Nie, no to było tak dawno. Jest jeden warunek, że dźwignia w środku będzie skierowana do góry, czyli będzie tu wyłączona. Tu musi być wyłączona i to wtedy da się radę zresetować. Pokażę, że się zresetowało, czyli po zniszczeniu klocka nie będzie tego. Dobrze działa to też z guzikiem. Działa to tak samo. Na 10 guzika on się nie zatrzymuje. O, i w sumie o to tu chodziło. Się nie dzieje. Guzikiem jest łatwiej resetować, ponieważ musi być wyłączone. Wystarczy, że tylko po prostu naciśnięcie tego guzika już daje możliwość resetowania tego mechanizmu. I takie tu rzeczy były. To dobra, trochę ucichłem, ale no. I teraz odcinek, który jest cały czas publiczny. Cały czas publiczny jest. I siema Mandy, i tu ludzie już go znaleźli. Dziwię się, że to jest taki świetny i przydatny. Gdzie na łapa? Nie działa łapa w dół. No szkoda. Hejo, siema Mandy. Byłem na live'ie, lol, to Mandire. Siema. I tu jest 33 łapki w górę, 900... Tam sobie dałem łapkę w górę. Nie no, nie zostawmy tutaj, no może się ten... Jest to samo w Minecraftie. Ten odcinek, zobaczcie, ten odcinki są 2011, grudzień, październik, wrzesień. Czyli to jest prawie rocznica pierwszego filmu, jakiego kiedykolwiek wstawiłem na YouTubie. Czyli dokładnie za 16 dni będzie 9 lat, jak wrzuciłem swój pierwszy film na YouTubie. 9 lat. To jest kupa czasu. I tu macie ostatni odcinek, który jest 3 lata temu wstawiony. I tu była komenda. Była tu komenda na tyle fajna, że już wam pokażę, co ona robiła. Wpisywało się komendę jedną. O, tutaj nawet jest taka pełna komenda w ogóle. Wybieraliśmy i robiło nam się coś takiego. Wow, wow, i coś takiego nam powstawało. Wielkie, ogromne, wielkie budło. O nie, tu jest jakaś muzyka dziwna. I tu mamy iron. Tu mamy iron i co musieliśmy zrobić? Trzeba było irona. I pozdawał nam Jet and Jean. I tutaj łączyliśmy w sumie te rzeczy. Mam nadzieję, że nie dostanę praw autorskich za tą muzykę na początku. Postaram się tutaj wkleić moją trochę głośniej. Dobra. O, i gdy połączyliśmy te wszystkie rzeczy dorobione, to odcinek nam... On nadal jest publiczny, więc go możecie sobie zobaczyć. On jest 3 lat temu. To było jeszcze przed tym, jak zacząłem normalnie nagrywać na swój główny kanał. Była próba, później zacząłem na swój główny, zupełnie... zmieniając wszystko w swoim kanale. I mamy samolocik. On wyglądał tak, nie wyglądał najlepiej, ale można było nim latać w Minecrafcie i w sumie nie trzeba było nic wgrywać, tylko kopii wklej zrobić i działało. I miało się samolot. Więc dobra, drodzy widzowie, ten odcineczek widzicie jest październik 2017, tu już było trochę lepiej. Tu jest 2011 w grudniu, to też jest ciekawe. Tutaj nawet jest, sorry za błędy, ale robię to tam na szybko, cheater.
Łapka w górę, ja mam mniejszy. No, mechanizm, najlepsze jest to, że mechanizm zrobiłem mały, po czym po godzinie powiedziałem, że można zrobić jeszcze mniejszy, no to po prostu moja ten, taka zgapa, ponieważ mogłem to zrobić jeszcze mniejsze, robiłem to na szybko, bo naprawdę zależało mi na szybkości, a kiedyś, jak był odcinek, to pod spodem, jeszcze nad komentarzami były odpowiedzi do filmów. Nie wiem, czy ktokolwiek to pamięta, może jak macie starszą brata, siostrę, to ktoś będzie pamiętał, były odpowiedzi do filmów i mój film wtedy był jako pierwszy tam, dlatego film ma 2000 wyświetleń, możecie to zobaczyć, 2000 wyświetleń, wtedy NoLeaf naprawdę ładne wyświetlenie robił. A że on się tu jeszcze wyświetlał, no to każdy w niego klikał i to było coś po prostu, co każdy, o, kto to jest, co on zrobił, o, jest lepsze, to ja to muszę zobaczyć. No, NoLeaf wtedy nie był, chyba to nawet sam tu NoLeaf mi napisał, czy już nie, nie. Chyba sam tu NoLeaf mi napisał z tego, co pamiętam, ale chyba to usunął, że spoczko. Drodzy widzowie, ja wam dziękuję naprawdę za oglądanie. To było to, co ukrywałem przed wami 9 lat. W sumie troszeczkę na live'ach nie raz pokazywałem, ale nie każdy to widział. Więc ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jak chcecie zobaczyć jeszcze jakieś inne rzeczy z tym wszystkim, to pamiętajcie, sub, like, dzwoneczek, to wam pokażę jeszcze jakieś ciekawe rzeczy z mojej historii. Na przykład postaram się odzyskać jakieś stare mapy minecraftowe albo coś. Coś jeszcze wymyślę. Na razie, trzymajcie się. I to było to, co było dla was. Uuu.